W Hali Kultury w Łomży odbyła się premiera wielkoformatowej gry planszowej pod tytułem Powolność – Czerwony Bór 44. Gra jest poświęcona wydarzeniom, które miały miejsce w czerwcu 1944 roku w Czerwonym Borze. Została ona stworzona przy udziale młodzieży z 3 ELO w Łomży. Myślę, że taka wielkoformatowa gra planszowa jest takim świetnym rozwiązaniem, bo dzięki niej możemy poznać też historię, przemycić tę historię w ciekawy dla młodzieży, chociaż nie tylko, zaprosiliśmy na premierę również seniorów, sposób. Więc ta historia sprzed 80 lat, która miała tu miejsce w terenie lasów Czerwonego Boru, ona wciąż żyje. Mamy tu na kartach dowódców, którzy wtedy dowodzili oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych. Jest i kapitan Biały, jest i porucznik Aleksander Krasowski, jest podporucznik Franciszek Żebrowski. Są zadania, są meldunki, z którymi młodzież czy potencjalni gracze muszą się zmierzyć, więc jest ten element taki zaskoczenia. Są karty losowe, gdzie nie wiadomo, co się przydarzy. Jest pociąg, który w momencie, kiedy nie odpowiemy na pytanie, on się przesuwa. No i tak jak w każdej grze jest ten element grywalizacji, czy pociąg dotrze pierwszy, czy też dotrzemy my, czy uda nam się uniknąć tego ostrzeliwania z moździerzy z pociągu, czy też jako partyzant uda nam się dotrzeć do zgrupowania i ostrzec ich przed nadciągającym pociągiem. Sama gra dzięki temu, że jest taka wielkoformatowa, robi też wrażenie, możemy swobodnie się przy niej poczuć, możemy fajną kostką porzucać. No, jest element też takiej integracji w przypadku grających uczestników tej gry. W grze wzięli udział nie tylko uczniowie liceum, ale i seniorzy. Oprócz świetnej zabawy, uczestnicy mieli również okazję poznać historię bohaterów wydarzeń z 44. Jest wspaniała, bardzo mi się podoba. Można się fajnie zintegrować, tak jak na przykład my teraz gramy po 3 osoby w 6 grupach. Fajna integracja, fajna gra, dużo zadań, fajne pytania. No, bardzo mi się podoba. Z pytań dowiadujemy się, jak są pytania i są odpowiedzi. No to odpowiadamy na te odpowiedzi. Jeśli ktoś nie zna odpowiedzi, to może się dowiedzieć przez te pytania, jaka jest poprawna odpowiedź. Warsztaty w tworzeniu tej konkretnej gry trwały 2 dni. Był to poniedziałek i wtorek, ostatni tydzień września. Tworzyliśmy najpierw fabularny wstęp do gry, czyli tam opis. Wybieraliśmy bohaterów, a drugiego dnia już tworzyliśmy stricte grę, czyli układaliśmy plansze, tam karty. My jesteśmy na profilu historycznym, więc z tą bitwą mieliśmy do czynienia, natomiast dowiedziałem się wielu takich, można powiedzieć, smaczków historycznych na temat dowódców, ich historii. Również mieliśmy wykłady na temat tej bitwy, żeby ją lepiej poznać. No właśnie takich smaczków jak dowódcy, czy daty, czy jak to się odbywało, w jakich rejonach itd. Gra będzie dostępna dla każdego po uprzednim zarezerwowaniu terminu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży przy ulicy Długiej 13.